Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Witamy Was serdecznie w Radiu Pryzmat przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży. Dzisiaj mamy wyjątkowych gości. Zawitali Zuchowie. Jest ich tutaj dzisiaj 11 i wszyscy będą rozmawiać o tym, jak można przeżyć Dzień Dziecka. Niedawno przeżywaliśmy to święto i teraz każdy z nas ma Dzień Dziecka, który zawsze wspomina, że to było cudowne przeżycie. Teraz dowiemy się, jak wspominają Zuchy swój Dzień Dziecka, najlepszy w swoim życiu. Najpierw się dowiedzmy, kto jest w studiu Radia Pryzmat. Mikołaj Paraniak. Milena Jadach. Matylda Salik. Cezary Szczęsny. Jak wspominacie swój Dzień Dziecka, taki najfajniejszy z najfajniejszych? Ja wspominam Dzień Dziecka, że dostałem od mamy 20 zł. Dostałem też jeszcze taką piżamę z Transformers i taki piżamy na lato. Mi mama kupiła kolejkę, taką co sama jest po torach, wow. No i kupiła mi nowe Lego, no i kupiła mi taką zabawkę kotka i kupiła mi sobie rękę Barbie, która świeci w nocy. Lubisz klocki składać? Tak. Co składasz? Co najczęściej składasz? Najczęściej składam dla mojego pociągu na przykład takie mosty, żeby przed nie przyjeżdżał. Wow. Taką stację, żeby się zatrzymać. No tak. A lubisz pociągi? Lubisz jeździć pociągiem? Jeździłaś kiedyś? Tata mnie do tego kusił. Mama kupiła na dzień dziecka. I podoba ci się? Lubisz się nią bawić? A jeździłaś kiedyś pociągiem? Tak. I podobało ci się? Tak, bardzo mi się podobało. To mamy pasjonatkę pociągów. A wy jak wspominacie swój dzień dziecka? Ja wspominam tak, że poszłam z mamą i moim bratem do paczkomatu za dwie góry i za jedną pętlę tramwajową i dostałam rolki. Jeszcze dostałam książkę Malutka Czarownica. Lubisz jeździć na rolkach, czy dopiero się będziesz uczyć? Lubię jeździć na rolkach. Trudno się jeździ na rolkach? Na początku tak, ale potem jak się nauczy, to jest łatwiejsze. Ja na Dzień Dziecka dostałem 3 karty do takiej gry, które dodają walutę. I na czym polega ta gra? Tak jakbyś ogólnie opowiedział. Na komputerze. No, ona się nazywa League of Legends. Ogólnie polega na tym, że są dwie drużyny, jakaś mapa. Trzeba zniszczyć w drużynie przeciwnej taki Nexus. I jak się go zniszczy, to się wygrywa. Potrafilibyście wytłumaczyć naszym słuchaczom, kim jest Zuch, kto to jest? Zuch to taki jakby członek takiej gromady, ale oczywiście zuchowej. Powiedzcie mi, co macie na swoich przepięknych szyjach? Takie chusty, takie pomarańczowe. A po co je nosicie? To jest znak, że jesteśmy zuchami. Mamy też mundury, tylko druhna nam powiedziała, żebyśmy wzięli tylko chust, który jest za ciepły. Mamy też jeszcze odznaki takie. Zbieramy je, a na koniec roku to zbierze najwięcej sprawności. Tym dostanie masę słodyczy, wow. Bo na przykład moja siostra miała tak. No i dostaje. Ale to jest za cały rok pracy, tak? Mhm. Więc to jest piękna nagroda. A wy macie dużo na swoim koncie odznak? Odznaki się dostaje na mundur, jak się wykona zadanie, które się ma na takiej kartce, żeby dostać tą odznakę, czyli sprawność. A tą nagrodę pod koniec roku dostaje się za to, kto miał najwięcej punktów do takiej punktacji, że tam jest aktywność, grzeczność, mundur. Jeszcze mamy taki zwyczaj, że pod koniec zbiórki druhowie i druhny wybierają najzucha, czyli takiego zucha, który był najgrzeczniejszy. Albo czasami nie, bo druhowie czasami nie wybiorą, bo na przykład wszyscy byli grzeczni na przykład, albo wszyscy byli niegrzeczni. Mhm. Kto to jest druh? Druh to taki jakby powiedzieć, taki opiekun. No bo mamy też dwie druhny, które z nami przeszły i jednego drucha. I jak mają na imię? To może ich przedstawmy, bo bez nich byście nie przyszli. Pierwsza druhna Karolina, druga to Ewa, a druhą ma na imię Alek. I w studiu jest ze mną Julia Bilska. Antek Kudyba.
Madzia Górska. Norberta Adamskiego. Bylibyście mi w stanie opowiedzieć o takim wymarzonym dniu dziecka? Nie taki, jaki był, tylko jaki byście chcieli, żeby był najfajniejszy dzień dziecka, jaki sobie wyobrażacie, to gdzie by musiał być? A ja chciałbym, jakby w dniu dziecka być nawet na wakacjach jeden dzień. Gdzie byś pojechał? W góry? Nad morze? Chciałbym pojechać do Rixosa. I co to jest? Rixos to jest hotel. I byś tam odpoczywał po prostu, tak? I pływał. I pływał. A on jest daleko gdzieś? No, samolotem trzeba jechać. Aha, czyli w innym kraju w ogóle, tak. Nie w Polsce. I ja chciałbym jeszcze pojechać na góry. W góry. A pojechałbyś sam, czy z rodzicami, czy z przyjacielem? Z rodzicami. I byście odpoczywali razem? Tak, bo tam jest dużo śniegu, chodzi... Wchodzimy na spacer i tam są baseny. A ty? Ja bym chciała spotkać surykatkę. A czemu surykatkę? Nie wiem, tak lubię po prostu zwierzęta i bardzo bym chciała surykatkę spotkać. Bym chciała wziąć do domu. Chciałabyś mieć w domu taką? Tak. Ciężka sprawa chyba, czyli chciałabyś po prostu spędzić dzień z surykatką, tak? Tak. A wy? Ja bym chciała sterować lokomotywą. Dlaczego lokomotywą? Bo lubię pociągi. Lubisz pociągi? Jeździsz dużo? No, ale i tak lubię. Czyli chciałbyś być tym panem, który siedzi z przodu maszynistą. I kieruje maszynistą. Gdzie byś pojechał takim pociągiem? Masz jakiś cel, czy chodzi tylko, żeby pokierować? Ja bym chciała to jechać przez cały dzień, no, aż na Zakopanego do Władysławowa. Ale też może trąbić. Umiem naśladować, jak pociąg trąbi. A ja bym chciała jechać na plażę. Nie, bo ja nad morze chyba do innego kraju. I co byś robiła na tej plaży? Tylko się opalała i tak wypoczywała, łapała słońce, czy byś, nie wiem, zbierała muszelki? Bym różne rzeczy robiła. A pojechałabyś sama, czy z rodzicami? Z rodzicami i z bratem. A powiedzcie mi, czemu jesteście z uchami? Lubicie być z uchami? Dlatego, że zapisaliśmy się i tam jest fajnie. Ja lubię przychodzić na zuchy, bo tam się robi fajne rzeczy i dużo zabaw jest. Ja tak samo jak Julka. Lubię przychodzić na zuchy, no i mam koleżanki i kolegę na zuchów. A kolega jest z nami, Norbert, i jeszcze Madzie koleżanka. Lubię nam zabawy bardzo. Mhm. I jeszcze mamy na zuchach koleżankę Gabrysia, ale dzisiaj jej nie ma. To pozdrawiamy Gabrysię. No bo ja też na dzień dziecka chciałbym dostać najbardziej, ale może dostanę na urodziny 7 Pico. A co to jest? Taki pociąg. Taki też malutki. Lokomotywa Intercity, który może trąbić i włączyć światła. Wow. No i jeszcze do tego wagon Intercity. Do studia radia przybyły Lena Rycerz, Maja Parania, Tola Teodorowicz. Od was chciałabym się dowiedzieć, jaki mieliście najlepszy dzień dziecka. A jak nie wiecie, to powiedzcie mi, jaki byście chciały przeżyć najfajniejszy. Ja miałam najlepszy dzień dziecka taki, że na początku pojechałam z bratem na motorole, tam gdzie był piknik. I tam była jakby taka impreza, zjechaliśmy stadion, potem poszliśmy na obiad, a potem się rozpadało. Była taka piękna pogoda, ale się rozpadało. A potem w niedzielę pojechaliśmy na rowery. Na rowerach ja się wywróciłam na kamykę. Rzuciłam sobie tu rękę, poparzyłam się po krzywą, potem jeszcze przyciąłam sobie tutaj prawy kark. No i niedziela była nieudana, ale nie poszłam do kościoła. Jeszcze dostałam 20 zł piżamy. Ja bym chciała przeżyć dzień dziecka, w którym na początku pojechałabym z mamą i z tatą na basen. Później oglądałam jakiś ciekawy film. Później poszła do zoo. Na końcu pojeździła na rowerach. W zoo jest dużo zwierząt. A masz jakieś ulubione? Najchętniej bym zobaczyła tygrysy, lwy, foki i żyrafy. Ja bym chciała na cały dzień pójść do zoo. Do zoo? Też do zoo? I co byś tam robiła? Tam by oglądałam wszystkie zwierzęta, które tam są. A byłyście w zoo kiedyś?
Ja byłam. Ja byłam. Byłyście. Najbardziej mi się podobały surykatki. Surykatki, no to mamy pasję na... To się tak. Bardzo surykatki. Ja bym chciała przeżyć najlepsze wakacje swojego życia, że na początku pojechać do schroniska po kota, potem wybudować dom, potem pójść na basen, a dom będzie się budował, no i potem wrócimy, będziemy mieli dom i tam basen i obok wesoło miasteczko tylko dla nas. Jak wam się podoba na spotkaniach zuchów? Co się tam dzieje? Mamy różne zabawy, na przykład wypipaw, mamy różne sprawności. Teraz mamy sprawność dziennikarza radiowego i mieliśmy sprawność małego księcia, sprawność archeologa. I co wtedy robicie? Wtedy szukaliśmy, dostaliśmy pędzelki, próbowaliśmy wyobrazić sobie pędzelki, jak czyścimy, mówiliśmy, czym się zajmuje archeolog. Jakie macie ulubione zabawy albo sprawności? Co byście chciały opowiedzieć? Lubię, jak chodzimy po szkole. My na przykład mamy w różnych miejscach są ukryte karteczki i musimy dostaniemy mapę i w całej szkole mamy. Mamy jeszcze 5 minut, żeby się zapoznać z mapą, a ja najbardziej ulubiłam takie, że mamy ukryte karteczki i wybiegamy ze szkoły, no i wybiegamy i musimy znaleźć różne te karteczki i one są bardzo fajne, bo potem mam tam napisane zadania i musimy je wykonać, a najbardziej lubię, jak wychodzimy na dwór ze szkoły i na przykład malujemy kredą. Mi się to podoba, co mówiła Tola. W studiu Radia Pryzmat byłam ja, czyli Agnieszka Tobiasiewicz, Cezary Szczęsny, Matylda Salik, Mikołaj Baraniak, Lena Jadach, Norbert Adamski, Julia Bilska, Antoni Chudyba, Madzia Górska, Lena Rycerz, Teodorowicz Tola, Maja Paraniak. Do usłyszenia. Do widzenia. Do usłyszenia.